wtórek. Ptaki nadleśnictwa Turek można podziwiać na wystawie przygotowanej przez Karola Fornalczyka. Na wystawie zgromadzono zdjęcia kilkunastu gatunków ptaków. Na przygotowanie zdjęć Karol Fornalczyk poświęcił kilka miesięcy. I tych pospolitych gatunków, które wszystkie znamy, i takich jak powiedzmy szpak czy sikora, i tych gatunków rzadszych, które prowadzą bardziej skryty tryb życia. Nie wszyscy mieli styczność, a nawet niektórzy w ogóle nie widzieli. Więc takie jak żołna, krętogłów, dzięcioł czarny. Jeżeli chodzi o techniki fotografowania, no używam tutaj obiektywów, teleobiektywów ogniskowych od 100 do 300 mm. No myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Jest kolorowo. Zdjęcia spodobały się leśnikom. Fotografie dokumentują naszą lokalną faunę. Zdjęcia są bardzo dobrej jakości. Mają duży walor artystyczny. Ptaki są uchwycone w taki sposób, że widać wszystkie ich charakterystyczne cechy. Po tych zdjęciach można ptaki rozpoznawać. To są niektóre zdjęcia, to są zdjęcia do albumu o ptakach. To są zdjęcia, które dokumentują naszą miejscową faunę. O niektórych gatunkach, że u nas występują, dowiedzieliśmy się na tej wystawie. No, takim gatunkiem jest żołna, która występuje i jest tutaj sfotografowana. Pan twierdzi, że to jest dosyć duża kolonia, która wyprowadziła młode. Jest to na naszym terenie. Nie wiedzieliśmy o tym, że ten gatunek u nas występuje. To jest bardzo rzadki gatunek w Polsce. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 15 w Izbie Edukacyjnej z Rojki.